Witam w kolejnym odcinku SGSM News. Polska wersja teleturnieju w Milionerzy ma 6. zwycięzcę. Został nim pan Mateusz Żaboklicki, literat z Warszawy, który w poniedziałkowym odcinku koncertowo przeszedł przez pierwszych 11 pytań, wygrał 500 tysięcy złotych, wykorzystał przy tym tylko i wyłącznie pół na pół oraz publiczność. Natomiast w odcinku wtorkowym dopełnił dzieła, wygrywając 1 milion złotych, odpowiadając na pytanie na temat, która grupa zwierząt nie jest zaliczana do czworonogów. No i okazało się, że były to owady. To nie było takie oczywiste dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o biologii. No a widocznie pan Mateusz jest człowiekiem o szerokiej wiedzy i wszechstronnej, no i znał odpowiedź na to pytanie i dzięki niemu i jego wiedzy polska wersja Milionerów ma taką samą liczbę zwycięzców, jak choćby Wielka Brytania. Że już nie wspomnę, że Polska wyprzedziła takie kraje jak Francja, Włochy czy Holandia. Ale to już było jakiś czas temu. Przy okazji Tomasza Orzechowskiego. No ale wracając do pana Mateusza, oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy wygranej. Mamy nadzieję, że wkrótce kolejni zwycięzcy się pojawią. No i nie sposób powiedzieć, nie wspomnieć o pięknej oprawie, ponieważ to było pierwsze pytanie za milion złotych od wprowadzenia oprawy Olga w Polsce. Nie dość, że pierwsze pytanie za milion, to pierwsze wygrane pytanie za milion. No i mogliśmy obserwować piękną, złotą oprawę, szczególnie jak logo zmienia się w piękną, złotą kulę. No i wyskakuje ten 1 milion. No i konfetti złote oczywiście, to już standard w tej wersji. Nieposprzątane do końca odcinka, no bo spot reklamowy trzeba było nakręcić z czymś, prawda? No właśnie. No i cóż, no i generalnie to wszystko, jeśli chodzi o największe wydarzenie 12 marca właśnie w Milionerach. No i ciekawostka jeszcze, bo to jest 6. zwycięzca w polskiej wersji, no i 4. milion, który padł w marcu. Marzec to jest ewidentnie miesiąc zwycięzców polskiej wersji Milionerów. No i z tą piękną puentą was zostawiam. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM News. Cześć!